Jajca, bo ostatnio mówiłem w wywiadzie nawet, że obiję dwóch leszczy, skończę przy 50 wygranych walkach. Nie chcę wyzwań, nie chcę już zawodników dobrych, nie chcę tytułów, nie chcę nic. Cię powiedziałem, nie będzie niczego. Trafiła się walka, Zbigniew Łagosz, sędzia, przedstawiciel Federacji WBF na Polskę, zadzwonił, zaproponował, dostałem ofertę. Pieniądze się nie zgadzają, pieniędzy mało, ale nie oszukuję, że też przy okazji zarobię później, bo jak wygram walkę, zamierzam ją wygrać. Jadę, zdobędę tytuł w wieku 40 lat, zostać mistrzem świata nawet Federacji WBF, to jest dla mnie bajka. No jak zwykle, no nie będę się powtarzał, jak zwykle Rafał ciężko przepracował swój okres treningowy do walki, wie jaka jest stawka, jest to walka o tytuł mistrza świata, także przepracowaliśmy bardzo mocno. Za trening fizyczny, przygotowania fizycznego był odpowiedzialny Dariusz Gierz, który już współpracuje nie pierwszą walkę z Rafałem Jaskiewiczem. Ja odpowiedzialny za przygotowanie stójkowe, także no co, jedziemy po to, żeby wygrać tą walkę i przyjedziemy z pasem, no, a tak naprawdę czas pokaże. Fizycznie czuję się zajebiście, robię z zawodnikami, z chłopakami, którzy mogliby być moimi synami. Mają po 27 lat. Janek Lodzik, 27 lat, mój pierwszy syn. Mariusz, mój kolega Kurczak, drugi mój uczeń, 27 lat. Mam jeszcze takich paru, jeszcze takich po 20, po 18, po 23. Także jeżeli moje pierwsze numery wychodziły, to mogliby być moimi synami. Także daję sobie radę. Oni fizycznie są naprawdę świetnie przygotowani. Młodzi, ambitni, silni, szybcy. Ja daję radę, wyrabiam się z dwoma, z trzema na sparingu. Robię po 10, po 12, po 11, po 8 rund. Oni się zmieniają co 3, co 4 rundy. Ja daję radę, oni są zmęczeni, tak samo jak ja po 10 rundach. Także fizycznie w wieku 40 lat się czuję dobrze. Walczę, można powiedzieć, od 93 roku, czyli dzisiaj można powiedzieć 23 lata. Trenuję około 27, profesjonalnie tak 25. Także mam duży przebieg, można powiedzieć, 427 rund przeboksowanych. Myślałem, że pierwszy jestem w Polsce, ale pierwszy jest Arek Małek, 478. Już go nie dogonię, ale i tak się dobrze trzymam jak na tyle rund, także fizycznie jest okej. Rano, ogarnia dzieciaki, zawozi do szkoły, do przedszkola, wraca do domu, przygotowuje sobie jedzenie, w międzyczasie jeszcze biega, przygotowuje sobie jedzenie na cały dzień, no i po południu wyrusza na treningi. Nie ma go do 22, 24, wraca, kładzie się spać i od początku jest bardzo poukładany, pedantyczny, wszystko ma poukładane, zaplanowane, spakowane na cały dzień na treningi, także starzeje się chłopak. Rafał przede wszystkim jest bardzo sympatycznym człowiekiem, w porządku osobą, która zawsze pomaga, jak są jakieś niedociągnięcia, to on zawsze powie coś takiego, żebym, o Jasiek, zrób to, zrób tamto, pomaga mi, a dzięki temu ja mogę pomóc mu jeszcze bardziej, także współpraca jest naprawdę owocna, no i idzie do przodu, tak?
Także Rafał jest bardzo w porządku osobą, dużo mnie nauczył, no i mam nadzieję, że jeszcze ja mu pomogę, jak również on mi, i że będzie wszystko szło do przodu, a nasza współpraca się zaciśnie. Rafał się zmienia przed każdą walką, do której się przygotowuje. Zaczyna przygotowania 2-3 miesiące wcześniej i od tego momentu się zmienia. No, przychodzi na dietę, bardzo ciężko trenuje, także standard. Dla mnie ta walka jakichś tam większych emocji nie wzbudza. Chociaż z drugiej strony jest to walka o mistrza świata, mówię, w bokserskim świecie się mówi, że federacja WBF jest to druga ligowa federacja, jednak dla mnie w moim przypadku, podczas mojej przebiegu kariery, podczas tego jak ja trenowałem, skąd ja pochodzę w ogóle ze wsi, także dla mnie zostać mistrzem świata, chociaż już byłem w federacji podobnej IBC, w wieku 40 lat zostać mistrzem świata w federacji WBF to jest, ja już ogłosiłem się mistrzem wszechświata. W związku z tym właśnie, jeżeli chodzi o przebieg mojej kariery, o moje życie, jeżeli wygram tą walkę, wiem, to dziwnie zabrzmi, bo ja walczę w Afryce, ale zostanę mistrzem czarnej dziury, także zostało mi jeszcze tylko mistrzostwo trójwymiaru, także wszystkie tytuły, panowie, ja zgarniam. Dobrze, że tego nie słyszał Rafał, że jest wiekowy. Nie, no jasne, już ma lata świetności za sobą, ale fajnie, że cały czas jest doceniany na światowych ringach i dostał tą szansę walki o tytuł. Jest to dla niego dodatkowa motywacja, bo chciał już kończyć powoli karierę, a tu nagle stąd nie zdobył walka o tytuł mistrza świata, także chcę pokazać, że nas tego jeszcze stać. I mam nadzieję, że wrócimy z tym pasem do Polski i będziemy jeszcze walczyć w obronie. Rafał ten miesiąc naprawdę pracuje bardzo, bardzo ciężko. Jak mi opowiadał, to tak jak za czasów młodości, także podszedł ambitnie do tej walki. Widać, że to jest ta szansa, gdzie może właśnie taką wisienkę na torcie zebrać, bo to jest właśnie mistrzostwo świata, już nawet nie chodzi o federację. Ważny jest właśnie ten akcent, miły akcent na zakończenie kariery. Mistrz świata zawodowy w boksie, jaka to nie byłaby federacja, to jest na pewno fajny tytuł, fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że dostał tą walkę i mam nadzieję, że ją wygra. A z tego co widzę, skoro już z takimi zawodnikami jak ja, jak my przygotuję, my jesteśmy połowę od niego praktycznie młodsi, moglibyśmy być jego synami, a czasem nam lekcje daje fajną. Po rozmowie z moją żoną stwierdzam, że jestem zajebistym mężem. Wywiad pewnie macie, ja tam je dam, tylko zobaczę, co nam powiedziała. Nie, mój dzień wygląda tak. Ja wstaję rano, syn mnie budzi, Rabcio Junior, 2,5 roku. Budzi mnie około 7 rano, a więc muszę wstać, przygotować mu jedzenie, ubrać. Żona przygotowuje dzień wcześniej ubrania, torbę już spakowaną do przedszkola. Muszę córkę ogarnąć, Maję, 11 lat, 6 klasa, ona jest ciężka do ogarnięcia, ona jest taka jak ja, wiecie jak jest. Muszę ją przypilnować, usmażyć jej kiełbaskę, bo przecież ona nic więcej nie zje. Muszę przygotować ją do szkoły, zawieźć syna do przedszkola, zawieźć córkę do szkoły, po drodze jeszcze zrobić zakupy. Wracam do domu, idę biegać, po biegu ogarniam chatę, bo dzień wcześniej Armagedon jest oczywiście, jak wracam w nocy po treningach. Sprzątam zabawki, ogarniam chatę. Naczynia do zmywarki trzeba wstawić, zrobić pranie, trochę odpocznę, coś pojadę, jeszcze ogarnę. Jadę później do Warszawy, prowadzę jeszcze jeden trening, albo dwa treningi, tak dzisiaj, prowadzę później jeszcze jeden trening, później prowadzę później sobie swój trening, po swoim treningu robię jeszcze jeden albo dwa,
wracam do domu zmęczony i tak co dzień, tak. Dzieci, dom, żonę trzeba ogarnąć, treningi trzeba zarabiać i jeszcze przygotować się do walki, także uważam, że jestem dobrym mężem, dobrym ojcem. Oczywiście zawsze można być lepszym, ale biorąc pod uwagę wszystkie kurcze rzeczy, które mnie spotkały w życiu, to myślę, że jestem zajebisty. Tak jak Rafał powiedział, no zbyt dużo pieniędzy nie zarobi na tą walkę, ale pieniądze to nie wszystko. Wiadomo, że jest zawodowcem, ma rodzinę na utrzymaniu, jak każdy z nas i w pewnej kwestii robi się już tylko dla pieniędzy, no ale na koniec kariery fajnie jest zdobyć tytuł mistrza świata, tak jak dostaliśmy taką szansę. Także Rafał chce odejść jako mistrz świata, no. A przynajmniej, żeby w tych ostatnich walkach zdobyć ten tytuł mistrza świata. Tak. Ciężki dla niego okres, te przygotowania, ale tego buduje, motywuje i ma jakiś określony cel, do którego dąży. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak skończy. Jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o rodzinę, to my z żoną jesteśmy już razem 13 lat. Poznaliśmy się na tyle, że ona wie, na co może liczyć, ona wie, na co, z czego może ode mnie oczekiwać. Ja ją poznałem tak samo dobrze. Ufamy sobie. My się nie kochamy, my się nie tylko kochamy, my tak naprawdę lubimy się. Także to jest taka mieszanka wybuchowa, dlatego pewnie tyle czasu jesteśmy razem. Dzieci nie właśnie. Ja teraz sobie tak pogarniałem, że rano na treningi nie przyjeżdżam, tak jak kiedyś, nie prowadzę treningów. Ja jestem w domu do około godziny 13-14. Tak powiedziałem właśnie wcześniej, że ogarniam dzieci. Czasami odbieram córkę ze szkoły, przygotowuję jeszcze jedzenie. Syna czasami odbieram z jednego przedszkola w Mińsku, dworze do drugiego, do Piaseczna, też do żony. Także z dziećmi mam kontakt codziennie. Z żoną, no wiadomo, jak do walki się przygotowuję troszeczkę mniej, ale dajemy sobie radę. Na dzień dzisiejszy jest zajebiście, jest okej, także godzę wszystko to. A jeszcze teraz przy okazji jeszcze kończę pisać książkę cały czas. Do połowy grudnia musimy ją oddać, czyli około marca, kwietnia wyjdzie. Organizuję walki białych kołnierzyków, które właśnie jestem na etapie kończenia ogarniania klubu właśnie w całej Polsce, z którym będziemy współpracowali i ogarniamy 9 miast. Wszystkich chętnych oczywiście będę zapraszał, ale to niedługo będzie wszystko wiadomo na stronie boxdlawszystkich.pl. Ogarniam jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, 3 programy telewizyjne, takie projekty, można powiedzieć, piszę z moim kolegą jednym, drugim, z którym zajmuję się właśnie książką. To będą reality show bokserskie, jeżeli weźmie Polsat to do realizacji, to fajnie, będę jeszcze prowadził, będę jeszcze brał w tym udział, także mam co robić, jak powiedziałem. Jeżeli uda mi się zdobyć tytuł Mistrza Świata w grudniu, to prawdopodobnie skończę walkę i karierę w listopadzie, jeżeli mi się nie uda, to na dzień dzisiejszy na 90% kończę około marca, kwietnia karierę. No myśli o tym i więcej mówi, natomiast tak w głowie myślę, że nie do końca jest pogodzony z tym, że to już będzie koniec. Jego życie zmieni się drastycznie. Przestanie się przygotowywać, przestanie wyliczać ten okres do walki. Powiem szczerze, tak, jeżeli chodzi o zakończenie kariery, z jednej strony sobie myślę, kurczę, co ja teraz będę robił, będę ogarniał walki, będę prowadził treningi, jeżeli się uda z programem telewizyjnym, będę prowadził program telewizyjny. Będę ogarniał też imprezy firmowe, na których też oferuję, mam taką ofertę, na której będę przygotowywał właśnie chłopaków, którzy chcą walczyć na imprezie firmowej, będę organizował galę boksu. I tak powiem szczerze, tak z jednej strony łatwiej mi jest się przygotować, dostać po ryju, lać się, chociaż to jest bardzo ciężkie, już dla mnie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz to jest trudniejsze. Jednak cały życie to robię, już można powiedzieć 27 lat, także z jednej strony mi ciężko jest się przestawić, że teraz będę robił coś innego, prawda? Ale z drugiej strony już pora, bo jednak już coraz ciężej jest przygotować się, mając tyle obowiązków na głowie. Także ciężko,
ale powoli sobie z tym radzę i myślę, że dam radę, żeby się przestawić, bo tak naprawdę zostaję cały czas w biznesie bokserskim, także to, co robiłem całe życie, to, co robię, to, co będę robił, to jest tak naprawdę to samo. Nie będę wymuszał już, nie będę kradł, nie będę okradał, jestem uczciwym człowiekiem już od 10 lat, no tam 5 lat temu coś jeszcze zajebałem, ale ogólnie już jest dobrze. Cały Rafał. Uważam, że wygra tą walkę i być może nawet przed czasem, także tego mu życzę. Janek Łodzik, bardzo fajny sparring partner, bardzo wymagający. Sam się przygotowuje do gali DSF Kickboxing Challenge, która odbędzie się 16 grudnia, także też szlifuje swoją formę pięściarską przy sparingach z Rafałem Jaskiewiczem, który również jest dla niego bardzo wymagający sparring partnerem. Nie oszukujmy się, wiadomo jak jest. Wzięli mnie dlaczego? Bo mam 40 lat, czyli jestem potencjalnie stary, już na wykończeniu. Mam nazwisko w Europie, byłem mistrzem Europy, walczyłem o mistrzostwo świata. Daję dobre walki, jestem już mało niebezpieczny. Dlatego mnie wzięli jako test dla danego zawodnika, który też ostatnio przegrał walkę o mistrzostwo świata jeszcze u siebie. Czy ja się boję? Nie, jakbym się bał, to bym siedział w domu i bym nic nie robił, tak? Nie można myśleć, że nie pojadę, bo mogą mnie przekręcić. Laskę kładę na to. Jadę, wbijam też chuj w wycieczkę, że to jest daleko, fajnie, jeszcze tam nie byłem. Jadę naprawdę wygrać walkę, jadę naprawdę wygrać tytuł i chcę uwieńczyć moją karierę właśnie tym tytułem mistrzem świata WB. Oczywiście nie wątpię w to ani przez sekundę, że Rafał zdobędzie pas. Na pewno to zrobi. Dziękuję Pani, prawda? Na pewno jest dobrze przygotowany, sumienny. Wszystko ma zaplanowane, poukładane. Myślę, że jak wszystko sobie dobrze w głowie ułoży i zrealizuje plan, który w tej chwili sobie obiera, to walkę wygra. Przecież znacie wszyscy Rafała. Rafał nie usiedzi w miejscu ani minuty, więc podejrzewam, że nawet jak zakończy karierę, to i tak będzie latał, wszędzie fruwał, spotykał się z ludźmi, organizował i... Czy daje to znaczenie?